19 marca będziemy tutaj gościć wyjątkowego mówcę, brata w Chrystusie. Jest on liderem, jednym z liderów naszej kanadyjskiej misji, z którą jako głos prześladowanych chrześcijan współpracujemy. Nazywamy go kaznodzieją z kamerą, ponieważ on jeździ po krajach, gdzie są prześladowania i kręci reportaże na temat prześladowań chrześcijan. Spotyka się z wieloma chrześcijanami, relacjonuje ich świadectwa. Był w 20 takich krajach, gdzie są prześladowania. Był ostatnio w Iraku, był wśród uchodźców w Syrii, nakręcił dwa reportaże. I on będzie tutaj mówić o tych sprawach. W Ustroniu będzie mówić najwięcej. To będzie taka mini konferencja, będą dwie sesje. Wszystko będzie trwało od 16 do 19.30. W przerwie będzie przerwa kawowa. I o czym on będzie mówić? Będzie mówić o tym, jaki wpływ na chrześcijan ma państwo islamskie, o prześladowaniach, jakie niesie to państwo islamskie ze sobą, ale zarazem o odpowiedzi chrześcijan na to, co się dzieje. Bóg dokonuje wielkich rzeczy pośród tego cierpienia. Wielu chrześcijan odpowiada na te prześladowania w Bożej mocy. Nawracają się muzułmanie. Wielu chrześcijan, którzy do tej pory może byli tacy letni, może byli tylko nominalni, powierza całkowicie swoje życie Bogu i zaczynają iść na 100% za Bogiem. O tym wszystkim będzie nam Greg mówił. I w dzisiejszych czasach, ostatnio zauważyliście z pewnością, jest wiele szumu medialnego na temat tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, na temat uchodźców z Bliskiego Wschodu. I niestety zdecydowana większość tego, co słyszymy i w mediach, i w mediach publicznych czy społecznościowych, to są wypowiedzi ludzi, którzy tylko teoretyzują. Oni nigdy tam nie byli, oni nigdy z nikim nie rozmawiali, ale mają bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. I czasami nawet dużo są jakiś werset biblijny, jeśli uważają się za chrześcijan, i myślą i przedstawiają to jako pewnik. Natomiast ja zachęcam, byśmy uczestniczyli w tym wydarzeniu i byśmy posłuchali kogoś, kto tam był, kto rozmawiał z chrześcijanami, którzy ucierpieli z rąk państwa islamskiego, którzy są na miejscu, którzy głoszą Ewangelię w Syrii, którzy głoszą Ewangelię w Kurdystanie, którzy stracili wszystko, a pomimo tego są wierni Chrystusowi, byśmy usłyszeli ich świadectwa i wyrobili sobie pogląd na to wszystko, co się dzieje teraz na Bliskim Wschodzie, na kwestie uchodźców, nie w oparciu o teorie wygłaszane gdzieś w internecie przez ludzi, którzy nie mają bladego pojęcia o tym, co się tam naprawdę dzieje, i kierują się jakimś strachem, jakimiś linkami, które przesyłają i nie wiedzą nawet dokładnie, kto jest źródłem pierwotnym takiego linku. Zachęcam do tego. Jestem przekonany, że nasze serca będą głęboko poruszone. Będziemy zachęceni, by służyć Chrystusowi, by stanąć u boku naszych braci i sióstr i by spojrzeć bardziej tak, jak Bóg patrzy na te wszystkie sprawy. I przygotowaliśmy też taki krótki klip promujący to wydarzenie. Chciałbym go teraz wam puścić, byście mogli mieć taki przedsmak tego, czego będziecie mogli się spodziewać tutaj 19 marca w Ustroniu od godziny 16. And to follow Jesus Christ. And it starts in our personal lives with our heart, that it's clean, that our minds are clean, that we're honest people. So he travels the world and creates awareness through television, radio, public speaking, and printed word. Greg's videos are seen around the world and are translated into different languages. He speaks in churches and at conferences about Christian martyrs. He's covered those issues in 40 countries. So, yes, I do fear at times for my life. There's no question about it. But I also believe that this is what I'm called to do. So and when my time is up, it's up. This is in Baghdad, Iraq, and this was just last year. And every time we went out, we had to travel with six security guys that were trained by the U.S. military. That he brought a revolution, not another religion. He brought his kingdom into the earth, and that kingdom is advancing, and it will not be pushed back. It's advancing, as I said earlier, with force. It's not like the church is, okay, we're just hanging on till Jesus returns. No,
we're pressing ahead and seeing people